Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Janusz Adamowski, mam zaszczyt być dziekanem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo miło mi jest Państwa powitać w naszej sali. Bardzo gorąco zwłaszcza witam naszych panelistów, których pan redaktor Chrabota, prowadzący to spotkanie, przedstawi. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest to spotkanie organizowane wspólnie przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Dziennik Rzeczpospolita, no i właśnie Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Jest transmitowane, więc ja podejrzewam, że dużo więcej osób siedzi przed komputerami, aniżeli na tej sali, ale szczególnie ciepło witam te osoby, które zechciały tutaj przyjść. I już nie omieszkając, oddaję mikrofon panu redaktorowi. Witam Państwa. Bardzo uprzejmie dziękuję, żeście Państwo zechcieli. Więc ja podejrzewam, że dużo więcej osób siedzi przed komputerami, aniżeli na tej sali, ale szczególnie ciepło witam. No to echo wybrzmiewa, proszę Państwa, niech sobie wybrzmi. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Bogusław Chrabota, jestem redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. Już 10 lat przypadkiem. Mam nadzieję, że ta misja jeszcze chwilę potrwa. To spotkanie, ta debata, której Państwo będziecie świadkami, jest bardzo wyjątkowa. Może jedna z ważniejszych dla mnie osobiście w ciągu ostatnich lat. Ludzkie zachowania i wybory, czy wyciągnęliśmy wnioski z tragedii Holokaustu. Ja myślę, że dla siedzących na tej sali ten wstęp mój nie będzie aż tak ważny jak dla studentów i dla tych, którzy słuchają tej rozmowy, tej debaty w internecie. Ja chciałem zacząć tak, że ten tytuł Ludzkie zachowania i wybory, to brzmi zobowiązująco, ale bardzo ogólnie. Gdyby nie słowo Holokaust, moglibyśmy się zanurzyć w dywagacjach na temat behawioryzmu czy psychologii społecznej. Jak wiadomo, to są rzeczy doskonale opisane w tysiącach książek, poglądów na ten temat jeszcze więcej. Ale słowo Holokaust doprecyzowuje nasz temat. Holokaust jako fakt historyczny odmienił absolutnie oblicze świata. Filozofii, polityki, socjologii, antropologii, właściwie wszystkiego, wpłynął na każdy wątek ludzkiej myśli. Ta masowa zbrodnia, ludobójstwo, które dotknęło 6 milionów ludzi, a przecież więcej nawet, nie kryje się w mrokach dziejów. To się wydarzyło przed chwilą z perspektywy naszego życia. Ci, którzy przetrwali, przeżyli Holokaust, wciąż jeszcze są między nami, żyją. Zbrodni na dodatek dokonał jeden z najświetlejszych narodów świata. Tam się zaczął Holokaust i co do sprawstwa, to przecież dobrze wiemy, że uczestniczyli w tym również tak zwani przyzwoici normalni ludzie. No właśnie, pytanie, czy przyzwoici z wszystkich narodów, z wszystkich pokoleń. Normalni, rzec by można, ludzie. Co więcej, dokonano tej zbrodni na bliskich, sąsiadach, nawet krewnych ludzi, którzy tej zbrodni dokonywali. I tutaj pojawia się to najtrudniejsze pytanie, jak to się w ogóle mogło wydarzyć? Jak do tego mogło dojść? Jak ta groza tego zdarzenia, jedynego, pewnie nie jedynego w historii świata, ale w naszych czasach, w tej skali jedynego. Jak ona mogła się w ogóle wydarzyć? Jak ta groza nie powstrzymała ludzi, którzy w tym uczestniczyli? Jak do tego mogło dojść? Ile to mówi o jakiejś ciemnej stronie człowieczeństwa, o ciemnej stronie naszej ludzkiej natury? I jako, że mamy dzisiaj znowu w naszym świecie, za naszą granicą, zdarzenie, które w jakimś stopniu może być, czasami nam się wydaje, echem tamtych czasów, to pojawia się masa pytań. Część z nich tutaj zadam. Czy można było uniknąć Holokaustu? Czy można było naprawić społeczeństwo? Czy można uniknąć Holokaustu w przyszłości? Czy ta lekcja
ludzkich zachowań i wyborów została odrobiona przez ludzkość, przez intelektualistów, przez polityków i tak dalej. No wiemy, że nie, bo po Holokauście dochodziło do kolejnych ludobójstw. Rwanda, Bośnia, Burundi, wschodni Bejrut, Halabdża, Darfur, w końcu Bucza. Czy jesteśmy, proszę Państwa, skazani na tą powtarzalność? Czy może nie? No i moi wspaniali rozmówcy, ludzie, wobec których mam nie tylko szacunek, ale których z przyjemnością wysłucham, pani profesor Barbara Engelking, pan profesor Michał Milewicz, pan profesor Andrzej Leder i pan profesor Jan Zielonka, który jest z nami online. Ja może teraz zadam pytanie panu profesorowi Zielonce, od którego zaczynamy. Czy udało nam się jako ludzkości stworzyć firewall broniący przed takimi masowymi przejawami zła jak Holokaust? Czy to w ogóle jest możliwe? Bardzo proszę. One było przestrzegane w naszym kręgu kulturowym. Możemy jedynie zapobiegać złu lub je ograniczać. Zawsze jednak ze skutkiem ograniczonym, niestety. Co możemy zrobić? Możemy stosować odstraszanie i zachęty, wychowanie, współżycie i rozmowy, przebaczanie, choć nie zawsze zapominanie. O Holokauście nie można zapomnieć. Co możemy zrobić? Możemy odstraszanie i zachęty. Chowanie, współżycie i rozmowy. Choć nie zawsze zapominanie. O Holokauście nie można zapomnieć. Prawo też jest jednym ze sposobów. Jest słynny Rafał Lemkin i jego propozycja zaakceptowana konwencją ONZ o zapobieganiu i karaniu ludobójstwa. Przypomniano sobie o Lemkinie w czasie zbrodni dokonywanych w Jugosławii i w Rwandzie. Nie wiem, czy oglądaliście film Watchers of the Sky, oparty na książce Samanthy Power, A Problem from Hell, mówiący o Armenii, Rwandzie, Darfurze i oczywiście Holokauście. Teraz mamy też Trybunał w Hadze do karania zbrodni przeciwko ludzkości. I pytanie jest, czy jesteśmy skazani na porażkę? Ja powiem niekoniecznie. Popatrzmy na współczesne Niemcy, w stosunku do których stosowano mieszankę i kija, i marchewki po II wojnie światowej. Rezultat jest taki, że Niemcy są dzisiaj najbardziej chyba pokojowym i demokratycznym państwem w Europie. Mój były warden w Policji w Oksfordzie, Ralph Dahrendorf, zaczął na reedukacji w Anglii jako były żołnierz i skończył jako lord w Westminsterze. Ktoś powie, że to mało ambitne, lecz ja zacytuję wielkiego poeta angielskiego T.S. Eliot. For us there is only the trying, the rest is not our business. Możemy tylko próbować i mieć nadzieję, że jakoś to przyniesie skutki. Teraz pytanie do pani profesor Barbary Engelking, która się, jak wszyscy świetnie państwo znacie, panią profesor zajmuje Holokaustem i mam na ten temat pewnie większą wiedzę od nas wszystkich.
Czy można mówić o wspólnych cechach ludzi i wspólnot, które o środowisku, które sprzyjało złu oraz o środowisku na bazie doświadczenia Holokaustu, które sprzyjało dobru, gdzie się polaryzowały te postawy ludzi, którzy ratowali Żydów i którzy prowadzili ich na kaźń. Czy można o czymś takim powiedzieć, narysować portrety wręcz psychologiczne takich wspólnot? Portrety tak, myślę, że można, ale bardziej indywidualne niż zbiorowe. I jest duża... Tu bliżej, tu... Okay. Dobrze, więc teraz lepiej? Dobra. Więc portrety tak. Myślę, że jest duża trudność z opisaniem środowisk dobra i zła, z tym, że w każdym tym wypadku jakby trochę inna. Ja może sprowadzę tą naszą dyskusję bardziej tak bliżej realiów i bardziej na ziemię, żeby to nie było teoretyczne. Ale zło, no to pierwszy taki przykład, który się narzuca, to są szmalcownicy, prawda? To jest to takie zło, z którym na przykład... Ja się teraz zajmuję ukrywaniem się po stronie aryjskiej w Warszawie i mam jakby rozgrzebane różne na ten temat wątki, więc jest mi jakby najłatwiej czy najbardziej adekwatnie się mogę w tej chwili na ten temat wypowiadać, bo po prostu jestem na bieżąco z tą wiedzą. Więc szmalcownicy, no to jest takie najbardziej dotykalne, najbardziej podstawowe zło, które każdego ukrywającego się Żyda dotyczyło, każdego, kto się ukrywał w Warszawie. To było to podstawowe zagrożenie, prawda, że ktoś na ulicy zaczepi albo że ktoś przyjdzie do domu i zaszantażuje. I właściwie my na temat tego zła bardzo mało wiemy. To znaczy wiemy, jak ono oddziaływało, wiemy, jakie były skutki jego działania, wiemy czasem coś o poszczególnych osobach, bo czasem to byli na przykład jacyś znajomi, ale tak naprawdę to zło pozostaje w dużym stopniu anonimowe. To znaczy ci szmalcownicy się nie przedstawiali z imienia i nazwiska. Nie wiemy też, ilu ich było, bo nie wiemy, czy jeżeli dwóch szmalcowników przyszło na przykład do ukrywającego się pana Zilbersteina, a dwóch przyszło do pana Rosenfelda, a trzech przyszło jeszcze do kogoś tam, to jakby nie wiemy, czy to nie byli ci sami szmalcownicy, czy to było dwóch szmalcowników, czy czterech, czy sześciu, prawda? Kto to był? Oni się wymykają w jakiś sposób jakby opisowi bardziej szczegółowemu. I to jest w ogóle bardzo dla mnie interesujące, że to zło jest właśnie takie wszechobecne, bardzo niebezpieczne, podstawowe doświadczenie i podstawowe zagrożenie, ale nieuchwytne i trudniejsze do... nie pokazuje swojej twarzy tak bezpośrednio, w sensie metaforycznym. To znaczy nie możemy ich policzyć, nie możemy ich jakby przyjrzeć się im bliżej, natomiast oni są wszędzie. Inna sprawa trochę jest z dobrem. Dobro właśnie nie jest anonimowe. Dobro ma twarz i imię i nazwisko najczęściej. I to są konkretne osoby, które są opisywane jako ci, którzy pomagają na różne sposoby, bo też wcale nie było tak, jak się często mylnie, a dosyć powszechnie sądzi, że Polacy pomagali ukrywającym się Żydom, znaczy, że Żydzi siedzieli, prawda, w mieszkaniach, a Polacy wokół nich się krzątali i nieśli im pomoc. To jest zupełnie fałszywy obraz. Tymi, którzy pomagali ukrywającym się Żydom, byli w pierwszej kolejności inni Żydzi. To znaczy ci Żydzi, którzy chodzili po mieście, ci Żydzi, którzy sami byli zagrożeni, najczęściej pomagali i opiekowali się innymi Żydami, którzy nie wychodzili albo okresowo, albo dłużej. I też Żegota była skonstruowana w ten sposób, że to była organizacja federacyjna, w której skład wchodziły polskie i żydowskie organizacje pomocy. I najwięcej podopiecznych miał w Warszawie ŻKN, czyli Żydowski Komitet Narodowy. Na drugim miejscu był Bund, a na trzecim miejscu były te polskie organizacje, czyli Żegota. Czyli też jest jakby, trzeba te proporcje i tą hierarchię tej pomocy jakby też widzieć. Ale pytał pan o środowiska, które pomagały Żydom. Ja
czyli nie skończyłam jeszcze swoich badań, one się pewnie nigdy nie skończą, ale jakbym miała takie pierwsze wrażenie moje powiedzieć z tego, co teraz robię, jakie środowiska są najbardziej widoczne jako pomocne, to może ku zdziwieniu wszystkich bym powiedziała, że to PPS i lewicowe środowiska, warszawski Żoliborz, że to są te miejsca, gdzie było być może więcej niż gdzie indziej. Bardzo ostrożnie to mówię, bo to nie jest poparte jeszcze żadną taką konkretną wiedzą, ale wydaje mi się, że pewien rodzaj właśnie takiej lewicowej ideologii, braterstwa, pewnych ideałów dotyczących równości i sprawiedliwości społecznej, że one się sprawdziły w czasie wojny. Oczywiście też nie ma co tutaj jakiejś apologetyki uprawiać, bo dalece nie wszyscy i bardziej, tak mi się wydaje, że bardziej to pomaganie też dotyczyło pewnych cech indywidualnych i osobowości niż przynależności do jakiegoś środowiska, ale gdybym miała z bardzo dużym zastrzeżeniem, że to są tylko jakieś moje, być może jeszcze się zweryfikują jako całkiem błędne intuicje, to bym powiedziała, że takim sprzyjającą atmosferę do pomagania Żydom wytwarzało właśnie tak środowisko PPS-u. Były też oczywiście inne grupy, które były oparte na... Środowisko to jest za dużo, jednak to była nielegalna praca, więc one... Czy ludzie wywodzący się z tych środowisk? Tak. Lepiej. Tak, czy to było sprzyjające, ale też środowisko mi się wydaje, że to jest taki duży kwantyfikator, bo to były grupy, małe grupy ludzi, które w tajemnicy przed innymi, zachowując zasadę konspiracji, pomagały potrzebującym, prawda? I to były często takie grupy, na przykład trafiłam na taką grupę studentów i studentek profesora Baleja. To był taki psycholog przed wojną bardzo istotny. I osoby, które chodziły do niego na zajęcia, potem utworzyły, tam były i Żydówki, i Polki, i Żydzi, i Polacy, i oni utworzyli jakąś taką sieć pomocową w czasie okupacji. Czy to się opierało tylko na towarzyskich relacjach, czy zawodowych, czy to było właśnie takie środowiskowe, w sensie małej grupy znajomych, czy przyjaciół może, ale też była też takich kilka osób związanych z teatrem baj lalkowym, które pomagały w czasie wojny, więc to były czasem takie związki, no właśnie myślę, że może koleżeńsko-towarzyskie, czasem rodzinne, przecież były też rodziny mieszane, które pomagały, więc to wszystko mam nadzieję, że na jeszcze długie lata mi starczy jako temat do badań. Na pewno czekamy na tą publikację. Bardzo inspirujące jest to, co pani powiedziała na temat zła bez twarzy i dobra, które posiada konkretne cechy tożsamościowe, że właśnie dobro ma twarz. To też można rozwinąć pewnie ten wątek bardzo intensywnie, patrząc na szersze populacje ludzi. Teraz pytanie do Michała Bilewicza. Holokaust angażował miliony ludzi. To uczestniczyli w tej zbrodni może setki tysięcy, może nie miliony. W każdym razie to była masa. To nie byli ludzie z marginesu społecznego. To nie byli zekowie. To byli ludzie, którzy mieli normalne rodziny, normalnie żyli. Jakie sytuacje skrajne powodują, że puszczają normy moralne? Czy można to nazwać, opisać, skategoryzować? Co jest straszniejsze dla tego rozwiązywanie norm moralnych? Ideologia, przymus, strach? Znaczy ja myślę, że z tych trzech, znaczy wszystkie są prawdziwe i myślę, że z nich wszystkie trzy są też niedoceniane przez na przykład psychologów, którzy dokonywali jakieś próby refleksji nad Holokaustem i nad tym źródłem zła już od lat 60. od czasów eksperymentów Milgrama nad posłuszeństwem na przykład, gdzie próbowano szukać takich uniwersalnych ludzkich właściwości. To się wiązało też z taką społeczną recepcją procesu Eichmanna i tej interpretacji tego, że mamy takiego zwykłego biurokratę, prawda, który po prostu wykonuje swoje obowiązki w sposób bardzo gorliwy, ale podkreślające jego zwyczajność. I
wtedy właśnie Milgram robi te badania nad posłuszeństwem, gdzie pokazuje, że w takiej eksperymentalnej sytuacji eksperymentu nad użyciem prądu elektrycznego, porażeń elektrycznych w procesie uczenia, można skłonić kogoś, kto wcieli się w rolę nauczyciela, do zadawania takiego porażenia w sytuacji, w której jest on tylko proszony, nie jest zmuszany do niczego i tak dalej. Ja myślę, że to jest trochę... Co więcej, wie, że uczestniczy w eksperymencie. Słucham? Co więcej, wie, że uczestniczy w eksperymencie. Tak. Znamy te i myślę, że my bardzo długo nie rozumieliśmy tego eksperymentu i dopiero w ostatnich latach zaczynamy rozumieć, o co w nim chodziło. I to, o czym pan mówi, że wie, że bierze udział w eksperymencie, jest tutaj zasadnicze. To znaczy... Ten eksperyment działa nie dlatego, że człowiek jest ślepo posłuszny i że poproszony o to, żeby dawać coraz silniejsze porażenia, idzie dalej na tej skali, aż daje to porażenie śmiertelne. Tu nie ma strachu, proszę zauważyć. Tutaj nie działa mechanizm strachu uczestniczącego w eksperymencie. Tak, mechanizm strachu tu nie działa, ale działa bardzo mocno autorytet badania naukowego. Uczestniczę w eksperymencie naukowym, w którym mam pomóc rozwijać naukę. Ja, który sam naukowcem nie jestem. Jestem zwykłym mieszkańcem New Haven, szewcem, urzędnikiem. Tam byli naprawdę zwykli ludzie, którzy nagle dostali swoją unikalną szansę uczestnictwa w wielkim, ważnym badaniu naukowym wspartym autorytetem Uniwersytetu Yale. I gdy pomyślimy sobie o tym, kim były na przykład załogi pracujące w obozach zagłady, tak? To jest świetnie pokazane na przykład na wystawie w Bełżcu, gdzie są dokładnie pokazane te biografie Wirta i tych wszystkich SS-manów, którzy tam są. Wielu z nich zaczyna swoją karierę jako pomocnicy lekarzy w programie T4. Tak? Oni w zasadzie nadal mają poczucie, że uczestniczą w wielkim przedsięwzięciu z zakresu rasowej higieny, nauki, że pracują nad zdrowym społeczeństwem przyszłości, w którym pewnych chorób ma nie być, no i nie ma nie być też narodów, które te choroby roznoszą. Ta ideologia, która jest też wsparta ówczesną, taką powiedziałbym naiwną wiedzą naukową. I to jest coś, czego my nie rozumieliśmy bardzo długo w eksperymencie Milgrama, czego sam Milgram nie rozumiał. Milgram mówił, ludzie wchodzą w ten taki stan sprawczy, i idą po kolei i że każdy człowiek jest zdolny do takiego posłuszeństwa. Otóż nie. Niedawno ten eksperyment Milgrama powtórzono w Polsce. Dariusz Doliński i Tomasz Grzyb powtórzyli eksperyment Milgrama w Polsce i wprowadzili taki jeden wariant tego eksperymentu, w którym badany nie szedł po kolei na tej skali, nie był proszony o coraz silniejsze porażenia tego ucznia prądem, tylko od razu na samym początku eksperymentator mówił, proszę dać najsilniejsze, to rzekomo prawie śmiertelne porażenie prądem. I okazuje się, że wyniki tego eksperymentu w tym wariancie były identyczne. Również 60% badanych wciskało ten przycisk. Czyli to nie jest tak, że my wchodzimy w jakiś taki bezrefleksyjny mechanizm sprawstwa i że człowiek już po prostu tak ma. Tylko sytuacja eksperymentu, w której identyfikujemy się z tym eksperymentem, z jego celem, ona powoduje, że jesteśmy w stanie poświęcić swoje moralne różne odruchy. I dlatego na przykład w tym roku mamy 30 lat od czasu opublikowania bardzo ważnej książki, jaką była książka Browninga o 101 Batalionie Policji Niemieckiej. I sam Browning mówił, że psychologia społeczna, badania społeczne pokazują nam, co tutaj miało miejsce, że każdy z nas mógłby w takiej sytuacji tak się zachować, że mamy tych zwykłych policjantów z policji z Hamburga, którzy dostali nowe zadania i te zadania gorliwie wykonywali, ale musieli do tego zostać wdrożeni. Tak? Na początku dostawali jakieś drobne polecenia, przenoszenia, jakieś logistyczne takie tak naprawdę, tak? Gromadzenia ludzi na jakichś placach. Potem po jakimś czasie ten oddział, ten 101 Batalion dostawał coraz poważniejsze zadania, no i później zaczynał już zabijać i w tym zabijaniu już puszczały jakiekolwiek opory, na początku robili to upijając się, a później już nie musieli się upijać i robili to jako zwykłe zadanie, z którego byli dumni, pisali do swoich rodzin kartki, nie odmawiali. Ale to nie jest tak, że wszyscy zachowamy się w ten sposób, kiedy ktoś nas o to poprosi, kiedy wpadniemy w ten właśnie taki stan sprawczy.
Przepraszam, Michał, ale tak. Mogę przerwać ci, tak. Bo to w sumie się sprowadza do tego, że to jest posłuszeństwo, tylko nie posłuszeństwo wobec eksperymentatora, tylko wobec jakiegoś mitycznego autorytetu nauki, prawda? Tak. A z drugiej strony masz posłuszeństwo wobec innych autorytetów, na przykład religijnych. I to się nie równoważy, znaczy to wiesz, nie balansuje się, te autorytety religijne są martwe. Czy posłuszeństwo to jest rodzaj przymusu? Prawda? To jest... Pan profesor Andrzej Leder. Żeśmy weszli w dyskusję, więc rzeczywiście ja bym podyskutował. To znaczy, wydaje mi się, że to jest taka, jakby to powiedzieć, jednak troszeczkę zbyt optymistyczna interpretacja, mianowicie interpretacja, że wystarczy pewna silna ideologia, silna socjalizacja do pewnych zachowań i ludzie będą się tak zachowywać. Mi się wydaje, że jest coś takiego i to jest hipoteza, którą bym bardzo poważnie traktował, chociaż bardzo trudno ją udowodnić, że sama przemoc, okrucieństwo, cierpienie innych może być źródłem wielkiej przyjemności. Może być źródłem rozkoszy wręcz. I większość systemów etycznych, w których jesteśmy wychowywani, które też są pewnego rodzaju ideologiami, no, stara się ograniczać ten rodzaj przyjemności z zupełnie zrozumiałych społecznych przyczyn. To znaczy, jesteśmy wychowywani i większość systemów etycznych mówi nie zabijaj, no i nie rób różnych innych takich przykrych rzeczy. Ale jeżeli znajdzie się pewnego rodzaju sposób socjalizowania, ideologia, uzasadnienie, które zniesie ten zakaz, który społecznie funkcjonuje, to bardzo łatwo i myślę, że ogromna grupa ludzi będzie wchodzić jednak właśnie w ten pewien rodzaj ekscytacji, przyjemności, który z tego rodzaju relacją, jaką jest przemoc, jest związana. I wydaje mi się, że niebezpieczeństwo tego rodzaju systemów ideologicznych właśnie polega na tym, a tu bardzo szeroko traktuję ideologię, że one zdejmują zakaz. To znaczy, że one pozwalają na to, żeby wchodzić w ten... Uzasadniają obszar. Wręcz. I to jest to, o czym mówił Jan Tomasz Gross, mówiąc o tym, że systemy, powiedzmy, autorytarne czy totalitarne prywatyzują przemoc w gruncie rzeczy. To znaczy pozwalają ludziom, którzy w innych okolicznościach by się tak nie zachowywali, na to, żeby zachowywali się w sposób straszny. I to jest jedna rzecz, a drugą, jak już jesteśmy na etapie dyskusji, to chciałbym jeszcze z tą anonimowością zła podyskutować, bo wydaje mi się, akurat tu przyszła mi do głowy książka Joanny Tokarskiej-Bakir o pogromie kieleckim. To wydarzenie, które jest jednym z bardzo wielu wydarzeń przecież, chociażby pogromów w powojennej Polsce, ale jest o tyle charakterystyczne, że tam dzięki procesom, które potem się zdarzyły, mamy biografię sprawców. To znaczy oni nie są anonimowi. I okazuje się, że jednak jest co najmniej pewna nadreprezentacja i ta nadreprezentacja to jest nadreprezentacja polityczna przede wszystkim. Znaczy mimo tego, że większość tych sprawców, czy bardzo wielu tych sprawców znalazło się w milicji obywatelskiej powojennej albo w wojsku, ludowym wojsku polskim, to wcześniej byli to bardzo często ludzie związani z radykalną prawicą i z radykalną prawicą antysemicką. Wielu z nich pokazano jako sprawców zbrodni wobec Żydów w okresie wojen. Więc tutaj istnieje, powiedziałbym, pewna ciągłość biografii i tu i znowu nawiązuję do tego, co wcześniej mówiłem. Jeżeli mamy ideologię odczłowieczającą, a powiedzmy radykalne prawicowe ideologie miały taki charakter w okresie międzywojennym i do dzisiaj, to bardzo łatwo będzie uruchomić tą prywatyzację przemocy, to znaczy taki moment, kiedy po prostu ludzie będą to robić, bo to jest jakiegoś rodzaju dla bardzo dużej grupy ludzi frajda. Bardzo jeszcze, dużej, ale statystycznie jednak mniejszej od tej reszty, dla której taka kategoria jak sumienie to jest może... Właśnie, dlatego mówię o hipotezie, bo ja z moim pesymizmem antropologicznym to bym powiedział prawie dla wszystkich, ale ponieważ wiem, że to jest strasznie kontrowersyjna teza, to będę mówił, nie wiemy tego i nie wiemy, jaka część z nas ma tego rodzaju gotowość w sobie. Wiadomo przecież, że przemoc to nie jest tylko przemoc, kiedy kogoś się tam siekierą zarąbie, ale przemoc to jest na przykład słowo, które się
albo powie, albo się go nie powie w pewnym momencie. I ten rodzaj przemocy w naszych cywilizowanych i kulturalnych społeczeństwach jest niesłychanie powszechny. I ja jeszcze jedną rzecz chcę dodać, od razu wprowadzić, że tak powiem, w obręb naszej dyskusji, bo to pierwsze pytanie jest, czy to jest możliwe, żeby się to powtórzyło, czy to może wrócić, czy to wraca. No po pierwsze jest oczywiste, że wraca i o tym wszyscy tutaj mówiliśmy, ale wraca w sposób bardzo bliski. Znaczy, jeżeli myślimy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i o tym, w jaki sposób odczłowieczeni zostali ludzie, którzy tam się, no owszem, białoruski rząd wykorzystuje ich do tego, żeby pewną politykę prowadzić, ale ci ludzie nie są temu w żaden sposób winni i oni znajdują się w tych bagnach, czy tych lasach i tam toną w tych bagnach i w tych rzekach, zamarzają i wszyscy jakoś żyjemy z tymi, w ogóle nic się specjalnie nie dzieje, poza tym, że jest grupa granica, która ich tam próbuje ratować. I co więcej, formacja państwa polskiego, Straż Graniczna, została tak już ukształtowana, że uczestniczy w tym w sposób aktywny. To nie jest tak, że to są jacyś ludzie, którzy nie wiadomo przez kogo są w te bagna wrzucani albo przerzucani przez te... No ale są też tacy, którzy tych ludzi z bagien wyciągają. To nie jest tak, że tak, jest statystycznie granica, większość, oczywiście, statystyczna, że tak, większość że jest jakaś... wpycha w te bagna, tak, prawda? Tak. Tylko chodzi mi o to, że bardzo łatwo jest uruchomić pewne instytucje w państwie, które będą błyskawicznie wchodzić w rolę, no powiedzmy, moim zdaniem to będzie sprawa do bardzo głębokiego rozliczenia w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Panie profesorze, pan się zadeklarował jako pesymista antropologiczny, ale to jeszcze w przeciętnym, że tak powiem, pojmowaniu rzeczywistości do niedawna była rzadkość. My naprawdę byliśmy zaskoczeni tą wojną w Ukrainie. Czy nie zakładaliśmy, że ona się może wydarzyć. Jeszcze 10 lat temu, no dobrze, po 2014 wiedzieliśmy, że ta wojna już jest i że może dojść do jej eskalacji, ale 10 lat temu ona była niewyobrażalna. Liderzy rosyjscy byli przyjmowani na salonach, spotykaliśmy się z nimi jako obywatele, jeździliśmy do tego kraju, handlowaliśmy jak z normalnymi ludźmi. Znaczy, byliśmy w jakimś sensie antropologicznymi optymistami, uwiedzonymi przez sen Fukuyamy. Wydawałoby się, że Holokaust, II wojna światowa i ludobójstwo było tak dramatycznym przeżyciem, że to się nie może powtórzyć, że to się nie może powtórzyć, że nie ma na to szans, bo ludzkość wyciągnęła wnioski. Więc przejdźmy teraz, proszę Państwa, do drugiej części tej naszej rozmowy. Odnieśmy się do tego, co się dzieje na... adwokatem takie krótkie, ale to może... Nie, to potem, tak. Dobrze, jak pan już będzie występował. Do tego, wobec czego stoimy? Wobec tej możliwej powtórki z tych najgorszych doświadczeń ludzkości. Dobrze, to pytanie do państwa w takim wypadku, czy to, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, w kontekście nie tylko wojny w Ukrainie, ale tego, co się dzieje też na tych naszych wschodnich granicach, czy mechanizm angażowania do zła jest ten sam, analogiczny czy inny? Pani profesor. Ja mam, tutaj podzielam ten głęboki pesymizm Andrzeja, antropologiczny. Znaczy ludzie się niczego nie nauczyli z Holokaustu i oczekiwanie, że się czegoś nauczą, że to cokolwiek zmieni, było, jest i będzie złudne. Ludzie się nie uczą. I zawsze ja to widzę w takim kontekście, że jak czytam, to jest moje środowisko naturalne, że czytam dokumenty, najczęściej dzienniki pisane w czasie wojny czy relacje, i zawsze mi się serce łamie, jak czytam w tych dziennikach, opisują ludzie zupełnie niesamowite cierpienie, jak się ukrywają w jakichś dziurach, czy norach, czy w jakichś strasznych warunkach. I właściwie oni wszyscy powtarzają jedno zdanie, że mają nadzieję, że to cierpienie nie pójdzie na marne. I jest mi strasznie przykro, że ja to czytam po 70 latach i muszę im powiedzieć, że poszło na marne. Że to... ta ilość nieprawdopodobnego cierpienia, którą było kupione przeżycie, albo też przecież wielu z nich nie przeżyło, że to wszystko się zmarnowało. To znaczy nie ma takiej miary i nie ma takiej wagi, na której można by zważyć, prawda? I jak to cierpienie nie wniosło nic do świata, do ludzkich zachowań, jak bardzo to zostało przegapione, niedostrzeżone, zlekceważone.
nic z tego nie wynikło. To wszystko było po prostu kompletnie bez sensu. No, to ludzkie cierpienie po prostu było bez sensu i jakby nie ma co się, wszyscy mamy swoje lata, nie ma co się oszukiwać, że ludzie się uczą z cudzych doświadczeń i z cudzego cierpienia. No, nic z tego nie wyniknęło. No. Jest taki bardzo współczesny przykład, wystarczy się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, jak państwo polskie nie tylko w sprawie granicy z Białorusią, ale w ilu innych sprawach zachęca ludzi do czynienia zła, prawda? Jak premiuje małość, podłość, chciwość i jakby jak do tego zła ludzi przyzwala, prawda? Przyzwala, a nawet zachęca, tak bym powiedziała, że to jest premiowane, prawda? Nie jest premiowana przyzwoitość, godność, tylko właśnie ludzi się przekupuje. No, nie chce mi się nawet na ten temat mówić, bo naprawdę wystarczy się rozejrzeć. No. Pan profesor Jan Zielonka się pokazał. Czy nas słyszysz, Janku? Czy ta wojna, która się dzieje na wschodzie, w Ukrainie, czy ona ma potencjał do tego, żeby być powtórką z tego, czego ludzkość doświadczyła podczas II wojny światowej? Więc redaktorze, ja powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem tego porównania. Na przykład kot i wieloryb to są ssaki o pewnych wspólnych cechach, ale nikt poza biologami do jednego worka ich nie wrzuca. W historii zdarzają się analogie, lecz historia się nigdy nie powtarza, chyba że jako farsa, by zacytować klasyka. Innymi słowy, każda zbrodnia wojenna jest inna, choć każda jest tragiczna. To, co się rzuca w oczy, to postępowanie Rosjan, które znamy z polskiej, ale nie tylko polskiej historii. Jak redaktorze mówiłeś, że nikt się tego nie spodziewał. No jednak w Syrii Rosjanie zachowywali się równie bestialsko. A to, co widzimy w Ukrainie teraz, to są rzezi ludności cywilnej, wywózki ludzi, nawet dzieci w głąb Rosji, determinacja do zmiany reżimu w sąsiednim kraju bez gotowości do poważnych negocjacji i prowadzenia polityki drogą militarną. To znamy z naszej historii też. Tylko problem Putina polega na tym, co sformułował kiedyś Napoleon, że z bagnetami można robić wiele rzeczy, ale nie można na nich siedzieć. I obecny reżim nie ma zbyt dużo czasu, żeby pokazać jakąś skuteczność. Ale to oczywiście zwiększa groźbę wojny nuklearnej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wojny, którą Polacy i Ukraińcy nie biorą tak poważnie pod uwagę jak Amerykanie czy Niemcy. Nie wiem, kto ma rację. Z przewidywaniem przyszłości jest tak jak w tym słynnym dowcipie o Jelcynie. Panie prezydencie, jak pan ocenia sytuację Rosji w jednym słowie? Dobrze. A w dwóch słowach? Niedobrze. Czy jest analogia do faszyzmu, do nazizmu niemieckiego? Tą analogią na przykład posługuje się profesor Timothy Snyder. On o tym pisze, że putinizm spełnia kryteria, które stosuje się do opisania nazizmu. Czy pan się zgadza z tą opinią? Bo realiści tak zwani, Mearsheimer, a ostatnio w wydanej książce, którą recenzowałem w Rzeczpospolitej, Kołodko, Wojna i pokój, absolutnie to kwestionuje. Uważa, że to jest histeria współczesności. Jakie jest pańskie zdanie? Czy to chyba dotyczyło w ogóle porównywania tych sytuacji. Natomiast jeżeli, i ja myślę, że są pewnie analogiczne i wiele takich analogii można znaleźć, ale tej ideologii putinizmu brakuje właśnie tego żaru postępu naukowego. To znaczy nazizm faktycznie obiecywał całą tą właśnie wizję higieny rasowej, dominacji rasowej, która wydawała się być połączona z właśnie eugeniką. Tam była jakaś wizja, która powodowała, że ten
niemiecki zbrodniarz miał dużo wyższą motywację niż dzisiaj rosyjski rekrut. I mam poczucie, że ci rekruci tak kiepsko walczą, bo ta ideologia nie jest zbyt perswazyjna. Ona ma wiele wspólnych elementów z ideologią. Ona też nie ma obietnicy, prawda? Tak, tu nie istnieje obietnica dla nich. Tam, tam jest czysta ideologia dominacji etnicznej Rosjan nad innymi narodami słowiańskimi. Tam jest wiele elementów wspólnych z antysemickimi ideologiami historycznymi. Na przykład bardzo ciekawe w wypowiedziach Putina użycia określenia kosmopolici, piąta kolumna. On odświeża określenia używane w stalinowskiej Rosji przeciwko Żydom, używane w Polsce w 1968 roku, określenia, które znamy z czasu ludobójstwa Ormian na przykład, czy również Holokaustu, tak? Czyli wewnętrzny wróg, ukryty wewnętrzny wróg. Jeżeli mówimy o tym, jak funkcjonuje to społeczeństwo rosyjskie dzisiaj, prawda? Wewnętrznie. Oczywiście zewnętrznie też widzimy bardzo wiele podobieństw, dehumanizujące przedstawianie wroga. Ale ja myślę, że to jest niezbędne. To znaczy bez tego w ogóle taka wojna nie mogłaby być prowadzona. Natomiast nie ma tej większej narracji, która by czyniła tych ludzi bardziej zmotywowanymi do walki. Nie mówię tutaj o zaciężnych wojskach Wagnera, tylko o tych regularnych żołnierzach. I dlaczego uważam, że to jest takie ważne? Ponieważ przeciwnie do moich rozmówców, ja nie powiedziałbym, że jestem psychologicznym optymistą, właśnie psychologicznym, bo uważam, że na pewnym bardzo fundamentalnym poziomie ludzie nie chcą krzywdzić innych ludzi. To znaczy, że zadawanie bólu innemu człowiekowi jest bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne, co wiemy nawet z badań neurofizjologicznych. Tak? To znaczy obszary mózgowia, które odpowiadają za odczucia bólu, wyspa, ciało migdałowate, są aktywne wtedy, kiedy widzimy też cierpienie innego człowieka. Zadanie innemu człowiekowi bólu jest bolesne. Żeby ono przestało być bolesne, muszę mieć dobrą ideologię, która to uzasadnia. Ja wiem, że psychoanalityka nie przekona do tego nigdy i mam te dyskusje wielokrotnie ze znajomymi psychoanalitykami, ale wydaje mi się, że to jest faktycznie pewne założenie. Natomiast jeżeli popatrzymy na naszą wiedzę taką fizjologiczną o tym, jak człowiek funkcjonuje, no to widzimy, że to krzywdzenie innego człowieka nie jest proste. Stąd te wszystkie nieprzypadkowo pogromy wybuchają w okolicy zawsze Wielkiej Nocy Bożego Ciała. Tak? One mają w sobie pewną konkretną ideę, tak? Która pozwala dokonywać tej przemocy. Jedwabne, tak? I to wykrzykiwanie, że to przez was wojna, za was wojna. Tak? To dokonanie przemocy, bezpośredniej przemocy wobec innego człowieka wymaga ideologicznego uzasadnienia. I nie wyobrażam sobie tego, że gdyby było inaczej, to ludzie stale na co dzień takich zbrodni by dokonywali. A one dzieją się w pewnych konkretnych sytuacjach. I dlatego też jak myślę właśnie o tej wojnie w Ukrainie, to dla mnie, nie wiem, nawet jak myślę o tych żołnierzach, no nie wiem, o tym zmarłym niedawno na polu bitwy polskim żołnierzu, który pan Szeremeta chyba się tak nazywał, kozak, to tak sobie pomyślałem, że to jest niesamowite, znaczy to jest jakiś, to, że on zginął za wolność Ukrainy i też za naszą wolność, to jest coś, o czym powinniśmy mówić, opowiadać tą historię, ale też to, że on zabijał innych ludzi za wolność Ukrainy. To nie jest proste, to nie jest coś takiego oczywistego. I to nie jest coś, co jest przyjemne. Znaczy nie widzę żadnego powodu, żeby i nie widzę żadnych dowodów na to, żeby rzeczywiście ludzie faktycznie odczuwali przyjemność. Tego nawet nie czytamy, jak czytamy relacje sprawców, to oczywiście, że to jest wstyd, prawda, przyznać się do tego, ale skąd takie twierdzenie? Uważam, że to wymaga ideologii i ta ideologia im jest lepsza, tym ludzie częściej tego dokonują. I dlatego oczywiście ta nazistowska ideologia była tak skuteczna i mam wielką nadzieję, że ta putinowska tak skuteczną się nie okaże w mobilizacji. Znacie państwo oczywiście Hillmana, Miłość do wojny. On to przedstawia trochę inaczej. Taki krótki cytat. Osoby zaangażowane w taki czy inny sposób w destrukcyjną działalność wojny, zarówno jej żołnierze, jak i ofiary, odkrywają w sobie, co paradoksalne, niezwykle silne i głębokie poczucie mocy istnienia, bycia żywym, bycia człowiekiem. Czy to atawizm, czy da się to wykorzenić z ludzkiej natury?
To znaczy nie będę bardzo podejmował tej dyskusji, ponieważ jest to rzeczywiście dyskusja nieskończona. Naukowość argumentów można by w obie strony uruchamiać, a co do świadectw, przeczytałem dużo świadectw dotyczących Rwandy. Ilość rozkoszy, która tam jest zapisana w tych świadectwach, jest ogromna. Ale tak jak mówię, nie będę podejmował tej dyskusji, bo chcę powiedzieć, że ja jestem raczej antropologicznym pesymistą, tak jak powiedziałem. Natomiast do jakiegoś stopnia jestem optymistą instytucjonalnym, czy no tak chyba instytucjonalnym, politycznym do jakiegoś stopnia. I w tym sensie uważam, że jednak istnieje coś takiego jak uczenie się z doświadczeń, ale ono odbywa się na poziomie społecznym i tworzenia instytucji, nie na poziomie indywidualnego funkcjonowania ludzi. I tu też nawiążę do Tima Snydera, który pisze chyba w tych Czarnych Ziemiach, znaczy nie Czarnej, bo już nie pamiętam, w której z tych dwóch książek, o tym, że kiedy życie jednego człowieka jest zależne od indywidualnej moralności drugiego człowieka, to wprawdzie jest moralnie niezwykle wzniosłe, ale to jest katastrofa, klęska społeczeństwa, porządku instytucjonalnego, społecznego. I że instytucje, które tworzą ludzie, są właśnie w jakimś stopniu takim zapisem pamięci różnego rodzaju doświadczeń, tak jak na przykład ochrona mniejszości w demokracji. To nie było wcale oczywiste na początku porządków demokratycznych i do dzisiaj, jak wiadomo, jak można zauważyć w niektórych krajach, nie jest to wcale oczywiste. Natomiast stało się w pewnym sensie czymś absolutnie oczywistym dla dojrzałych demokracji, ponieważ odkryto to, doświadczenia między innymi XX wieku pokazały, że demokracje potrafią być absolutnie bezwzględne wobec tych, którzy przegrywają w głosowaniu. W związku z tym stworzono różnego rodzaju porządki instytucjonalne chroniące mniejszości. I w tym sensie wydaje mi się, że jednak jest coś takiego jak uczenie się społeczeństw na bazie dotychczasowych doświadczeń. Natomiast ta nauka jest zawsze niesłychanie krucha i warunki, w których ona może funkcjonować, są w gruncie rzeczy krótkotrwałe, bym tak to powiedział. To znaczy każdy okres destabilizacji społecznej, każdy okres destabilizacji ekonomicznej przynosi zachwianie tych porządków i wydaje mi się, że to, co zdarzyło się z Rosją po upadku Związku Radzieckiego, to było takie nieprawdopodobne zachwianie, które doprowadziło do wyłonienia się takiego reżimu przerażającego. Uderza mnie też porównywanie putinowskiego reżimu do hitlerowskiego, ponieważ moim zdaniem Putin jako były KGB-owszczyk jest w gruncie rzeczy dzieckiem Stalina przede wszystkim. I te praktyki, których oni się dopuszczają, znaczy mówię Rosjanie, w Ukrainie, to są przede wszystkim praktyki rodem z tego, jak funkcjonowała stalinowska polityka i stalinowska polityka ludobójcza. Ona była specyficzna i inna niż hitlerowska i wydaje mi się, że dużo bliżej jest powiedzmy putinowskiej wojnie do tego, jak działał Stalin, niż do tego, jak działał Hitler. Natomiast wydaje mi się, i tutaj się zgadzam z profesorem Milewiczem, że w porównaniu do powiedzmy tego, co reprezentował zrealizowany komunizm w Związku Radzieckim, to ideologia putinowska jest słaba. W związku z tym ona nie ma takiej siły mobilizacyjnej. Paradoksalnie, ja odwołał się pan do mojego pierwszego pytania, bo moje pytanie o firewall chroniący ludzkość przed powtórką, to było pytanie o kwestie instytucjonalne. To nie było pytanie o normy moralne. To było pytanie o to, czy zbudowaliśmy instytucje, które są w stanie w jakimś stopniu nas ochronić. I ja jednak zaryzykuję tezę, że tak, bo nawet jakbyśmy, pomińmy na chwilę kwestie moralne, patrzyli na statystykę ofiar w tej wojnie. Nie ma masowych bombardowań osiedli mieszkaniowych, szkół, szpitali i tak dalej. Nie ma masowej eksterminacji. Z jakichś przyczyn to się nie dzieje, mimo deklarowanej ideologii antyukraińskiej. Tak? Obawy przed Hagą, obawy przed potępieniem świata, obawy przed utratą legitymacji politycznej przez reżim. I tu jeszcze na koniec ostatnie pytanie do państwa. Postawy Rosjan.
Słaba ideologia, to już państwo stwierdzili. Ideologia, która nie daje uzasadnienia, nie tworzy przymusu intelektualnego, nie jest aż tak wyposażona w atrybut autorytetu. Czy to jak my z tą Rosją putinowską walczymy? Poprzez sankcje, poprzez wsparcie militarne Zachodu. Czy my wzmacniamy agresywność postaw Rosjan? Czy nie? Czy osłabiamy? Czy naród się... Bo to jest też jeden z zasadniczych dylematów. Czy postawa Zachodu wspierającego Ukrainę konsoliduje Rosjan wokół wodza, wokół sztandaru, czy nie? Pani profesor. Nie mam pojęcia, nie znam się na polityce. Natomiast spróbuję powiedzieć dwa słowa na temat pańskiego poprzedniego komentarza. Dlaczego Rosja nie masowych zbrodni nie popełnia, nie bombarduje czy nie eksterminuje ludności. Mnie się wydaje, że to jest pochodna tylko i wyłącznie braku środków. To znaczy, że mają na tyle mało rakiet, że wykalkulowali, że bardziej im się opłaca uderzyć w strategiczną infrastrukturę przemysłową, a nie masowe ataki na osiedla mieszkaniowe. Znaczy, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie pragmatyzm, a nie brak ochoty ku temu. I jeszcze powiem coś na temat tej dyskusji wobec zła. Bo tutaj fajnie się zarysowuje tak, że albo to jest wewnątrz sterowne i jest to źródłem przyjemności, albo to jest zewnątrz sterowne i to jest jakby właśnie to posłuszeństwo wobec autorytetu, prawda, czy ideologii. Mi się wydaje, że są jeszcze rozmaite pośrednie formy i że czynienie zła czy używanie przemocy to właśnie niekoniecznie znaczy dosłowne, fizyczne, kontakt fizyczny i fizyczną przemoc. Tutaj zresztą profesor Leder mówił o tym, że każde słowo może być przemocą, prawda? Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które mnie zawsze przy tym czynieniu zła zastanawiają. To znaczy, że tam jest element pokusy i bezkarności. Wydaje mi się, że pokusa to w ogóle jestem fanką pokusy, bo uważam, że to jest niedoceniana motywacja ludzkich zachowań, że ta pokusa, która miała przecież w czasie wojny tyle rozmaitych postaci, chciwość tak łatwo było zaspokoić, było tak łatwo sięgnąć po te rzeczy zostawione, już niby niczyje, prawda? Było tak łatwo wziąć te rzeczy na przechowanie i nie oddać. Nikt nie mógł sprawdzić, czy rzeczywiście przyszli Niemcy i zabrali, czy ja po prostu to wyniosłem do drugiego pokoju, prawda? I gdzieś ta... No to była okazja, to była tak niesamowita okazja, że naprawdę trudno było, trzeba było mieć bardzo silne mechanizmy, żeby się tej pokusie nie ulec. I to mi się wydaje, że gdzieś właśnie ta pokusa i bezkarność, że ta dynamika tych dwóch sytuacji była bardzo istotna też w czasie wojny. No, a czy teraz jest na Ukrainie podobnie? Pewnie tak. No. Bardzo proszę, pan Michał Bilewicz. Tak, no, właśnie nie, bo faktycznie mamy ten gabunkowe motywacje, one są niezwykle istotne i one też tworzą jakiś rodzaj, może nie ideologii, ale bardzo dobrego uzasadnienia dla przemocy, ponieważ ja dbam o swoją rodzinę. Znaczy dla mnie to znakomita książka naszego dzisiejszego dyskutanta, która pokazuje o tym, że to nie tylko nawet jest, że dbam o swoją rodzinę, ale mogę dokonać awansu społecznego całej klasy społecznej, do której należy, tak? Całe pokolenie, nie wiem, zetępowców w Polsce, prawda? Które nie pojawiłoby się w ogóle, gdyby nie ta powstanie tej niszy. Więc w tym rabunku i tej pokusie też jest jakieś dobre uzasadnienie, które może we mnie stłumić te empatyczne odruchy, które, jak sądzę, są naturalne. I dlatego chciałem powiedzieć, że może to brzmi jak właśnie jakiś taki naiwny, że to brzmi optymistycznie, że niby psychologia dostarcza takiego właśnie, że psychologia byłaby takim, psychologia tak behawioralna pewnie, którą jakoś reprezentuje, byłaby takim rodzajem optymizmu antropologicznego, ale to tak nie jest tak naprawdę, bo widzimy, że pomimo tych odruchów empatycznych, tych zbrodni jest strasznie dużo. Tak? Do nich ciągle dochodzi. I ta motywacja rabunkowa dzisiaj, jak wiemy, w Rosji jest bardzo poważną motywacją, która decyduje o tym, że wiele osób tam trafiło na ten front. Ale ja jeszcze proszę o zdanie na temat mojego ostatniego pytania. Czy efekt flagi, czy wsparcie Zachodu dla Ukrainy, czy sankcje, one
Z pańskiej perspektywy są w stanie zmobilizować Rosjan do tego, żeby wspierać ten reżim, czy prędzej, czy później doprowadzą do jego wywrócenia? Bo przecież taki jest nasz cel. Znaczy, jest chyba trudno odpowiedzieć na to pytanie. No, z jednej strony wiemy, że poważną motywacją do poparcia Niemców, tak gremialnego poparcia dla reżimu nazistowskiego, była sytuacja ekonomiczna, tak? To znaczy kryzys. Jeżeli on jest dobrze zinterpretowany i wskaże się na odpowiednie kozły ofiarne, które będzie można obwinić za ten kryzys, no to jest świetny sposób na to, żeby ludzi zmotywować do poparcia konkretnej formacji politycznej. Więc jeżeli Putin będzie w stanie przekonać społeczeństwo, że ta bieda, to co nas teraz spotyka, jest spowodowane przez jakieś złe siły, z którymi musimy walczyć, no to może to wyłącznie zwiększyć mobilizację. No. Ja jednak liczę na to, że jednak społeczeństwo rosyjskie, i coraz więcej się o tym pisze, że ono jest takie w gruncie rzeczy bardzo indywidualistyczne tak naprawdę, że to są ludzie, którzy starają się tak naprawdę zabezpieczyć, głównie kierują się właśnie kwestią zabezpieczenia bytu swoich najbliższych. Nie, tak naprawdę nie wierzą w te wszystkie wielkie narracje, wielkie opowieści. Że to jest takie społeczeństwo, które trochę my znamy z czasów PRL-u, takiego homo sovieticusa, który się gdzieś dostosowuje do tych okoliczności, powie co trzeba, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę. Jeżeli to będzie główną motywacją, no to wtedy... Zamknięcie w sferze prywatnej, tak? Tak. Ignorowanie sfery publicznej. Jeżeli ta sfera prywatna będzie główną motywacją, no to wtedy możemy... Coś tam padło. To wtedy właśnie te sankcje okażą się skuteczne. Pan profesor Andrzej Leder, bardzo proszę. Mnie się wydaje, że my bardzo niewiele wiemy o społeczeństwie rosyjskim i rzeczywiście ta paleta różnych interpretacji, zaczynając od powszechnej wiary w duginizm i ruski mir, a kończąc na właśnie takiej wizji kompletnie sprywatyzowanego społeczeństwa. Ja na przykład nie umiałbym powiedzieć, która z nich jest prawdziwa. Natomiast miałem taką ciotkę, która przesiedziała w łagrach do 20 lat. I żyła jeszcze, potem wróciła do Polski, żyła jeszcze w czasach jelcynowskich. I wszyscy, wówczas był taki ogólny entuzjazm, to było tuż po Pierestrojce, a po tej rewolucji, kiedy się udało złamać próbę puczu i wydawało się, Rosja idzie w kierunku demokratyzacji. I ona wtedy powiedziała coś takiego. Nigdy nic z tego nie będzie, dlatego że w tym kraju rządzą ludzie, którzy kierowali łagrami. I dopóki rządzą ludzie, którzy kierowali łagrami, tam niewiele się zmieni. I ja bym powiedział tak, no, tak jak pan mówił, w Niemczech zastosowano marchewkę i kij, to znaczy 50 lat okupacji tak naprawdę po okresie hitlerowskim. Ale ja bym powiedział jeszcze więcej. Tam zostały uruchomione procesy społeczne, które w latach szczególnie 60. i 70. doprowadziły do bardzo głębokiego przewartościowania. Ten bunt młodzieży akurat w Niemczech zbiegł się z ogromnie krytycznym stosunkiem do poprzednich pokoleń. Nic takiego nie zdarzyło się jak na razie w Rosji. Wydaje mi się, że ta tożsamość zbudowana na potwornym reżimie, jakim był stalinizm, trwa. I w związku z tym obawiam się, że dopóki Rosja nie przejdzie jakiegoś takiego bardzo głębokiego procesu właśnie zakwestionowania swojej własnej historii, który moim zdaniem przydaje się każdemu społeczeństwu, łącznie oczywiście z polskim społeczeństwem, ale w Rosji moim zdaniem on byłby niezwykle potrzebny, to niezależnie od tego, czy Rosjanie są trochę bardziej tacy sprywatyzowani, czy też są bardziej w tej duginowskiej ideologii, ten aparat państwa będzie ich trzymał tak, żeby kontynuować kolonialną, imperialistyczną politykę, która jest sednem tego państwa od czasów Romanowów, więc już bardzo dawno. Pan profesor Jan Zielonka, bardzo proszę, jeżeli nas dobrze słyszy, Janku, to bardzo proszę. Wiecie, ja nie znam się tak też na społeczeństwie rosyjskim, ale wiem, że różni przywódcy w ostatnich latach rosyjscy zachowywali się inaczej. Jednak nie należy zapomnieć, że Gorbaczow nie użył siły w stosunku do tych, którzy
od Związku Radzieckiego chcieli się odłączyć. I to jest właściwie, to pokazuje, że nie można wszystkich Rosjan traktować tak samo. Ja oczywiście wiem, że Gorbaczow chciał uratować system sowiecki, a nie go rozmontować, ale sam fakt, że postanowił nie użyć siły militarnej, miał ogromne znaczenie, prawda? I stąd oczywiście nazwiemy to, powiedzmy tak, przyszłość jest pełna niespodzianek i nie zakładamy, że tylko jeden scenariusz jest możliwy. Proszę Państwa, więc ja pisałem do pana redaktora chyba i jako w komentarzach Rzeczypospolitej coś takiego, że no, Rosjanie traktują Ukrainę jak rak. Jak go nie wytną, to on ich zabije. I to zawsze tak było i za cara, i tam wszyscy wiemy, jak postępowali z Ukraińcami i Stalin. I moim zdaniem oni nie odpuszczą. I to widać, ja od początku takie miałem zdanie na ten temat. Natomiast jeszcze chciałem dodać dwa słowa na temat, co państwo tu mówią o takich zachowaniach. No, to jest, czyli takie pojedyncze, indywidualne zachowania mają wpływ w ogóle na to, co się dzieje i na to, co się będzie działo. To mam duże wątpliwości. Ktoś kiedyś powiedział, no musimy podzielić te państwa na te państwa totalitarne, czy autorytarne, czy te państwa demokratyczne. I że ten wolny świat i ta liberalna demokracja się obroni przed tym wszystkim, to jest pytanie. Ja nie widzę tutaj, żeby ktoś rzeczywiście mówiąc coś miał na to wpływ. Musimy patrzeć na przywódców. To oni wywołują to wszystko, co się dzieje w tym świecie. To znaczy przywódcy wolnego świata, wiadomo, jak są wybrani demokratyczni i jeżeli ich tam jakaś siła nie pociągnie, żeby tą władzę dalej sprawować, no to wszystko jest okej. Natomiast w tych państwach totalitarnych, no to wiadomo, czym się, jakimi sferami, jakim zespołem ludzi dobierają sobie, prawda? Kiedyś taki ktoś powiedział, że jeden ideolog, kilku aktywistów i kilkadziesiąt czy kilkuset kryminalistów może rządzić państwem. I to jest ta myśl, którą myślę powinniśmy tutaj rozważać jako przyszłość. Co zrobić, jak zwalczać te autorytaryzmy, żeby do tego nie doszło, bo coraz więcej w Europie jest tych państw, te populistyczne ruchy, one są silne i nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Naprawdę, ja mam duże wątpliwości. I widzę, no, przynajmniej w tych kręgach takiej opozycji za mało tej walki o ten wolny świat i tą liberalną demokrację. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu. Kolejni mówcy, bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Paweł Sawicki. Holokaust daje wiele różnych lekcji. Dał lekcję taką, do czego doprowadza dehumanizacja, w jaki sposób, co się dzieje, kiedy ludzie są traktowani jak insekty. Ale też Holokaust uczy, co zrobić, żeby zabijanie było jednak przyjemne? Co zrobić, żeby odsuwać te wątpliwości? Są lekcje, które chcielibyśmy, żeby ludzkość przyjęła. Są lekcje, których my byśmy bardzo nie chcieli, żeby ludzkość przyjęła. Co robić, żeby te lekcje właściwe były przyjmowane. Bardzo dziękuję. Pani, bardzo proszę. Pani Jolanta Łukasiewicz, mówiliśmy tutaj o dobru i o złu, że czy można nauczyć dobra. Wiemy dobrze też, że w człowieku jest dobro i w tym samym człowieku może być zło, prawda? Jeden ma go więcej tego dobra, drugi mniej, za to ma więcej zła i tak dalej, prawda? No mnie się bardzo podobało takie porównanie i przenośnia z drugiej strony o tym, jak się ludzie dzielą.
że się dzielą na białe barany, czarne barany i resztę. I polega to na tym, że biały baran jest etyczny, wie czego chce, ale w dobru. Zły jest zły i czegoś tam chce, prawda? I też chce, znaczy jedni i drudzy, ci czarni i ci biali, chcą zdobyć to, co jest pomiędzy nimi, a tego jest najwięcej, prawda? I właśnie tak jak słyszałam, no, dają tę swoją ideologię i zbierają. I ci ludzie, ja tak uważam, ci ludzie, ta reszta, oni nie mają etyki. Nie mają etyki, bo oni się zgodzą na to czy na tamto. Pójdą tu czy tam, gdzie im będzie wygodniej, gdzie będzie im bliżej. I dlatego można z nimi zrobić, co się chce. A tu mówiliśmy też, że no, ktoś ma okazję. No jak jest etyczny, to okazja go nie zbałamuci, prawda? Więc to tak jest. A rzeczywiście, tak jak widać, nic nas nie uczy tego, żeby zło odsunąć. Nic. Od początku, prawda, no tym banały będę mówiła, od początku ludzkości tak się dzieje. I tak jest i tak będzie. Każdy z nas ma tą swoją etykę, może przekazaną przez rodziców, może przez wychowawców, może sam jest taki genetycznie, prawda? Ale to będzie tak niestety zawsze. To tak jak się mówi, że jeszcze tylko jedną rzecz powiem o kobietach, prawda, które zdobywają prawa. Nie może zasnąć. Ona musi cały czas czuwać nad tymi prawami, bo inaczej mężczyźni zabiorą. Bo są silniejsi, bo to, bo tamto. Prawda? Także nad wszystkim tym trzeba czuwać, jak chcemy i musimy wiedzieć, że to zło się nie wykorzeni. Tak od po prostu. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo proszę. Józef Ancel. Chciałem powiedzieć, że uważam, że za bardzo żyjemy przeszłością, a za mało przyszłością. Przeszłość powinna być nam znana, czy ona uczy. Bardziej wydaje mi się, że z mojego życia przynajmniej, tak jak obserwuję w różnych krajach i na różnych kontynentach, my obserwujemy, co się dzieje, bierzemy to pod uwagę, ale nie uczymy się, bo to jest prawie że niemożliwe. Pokolenie za pokoleniem trzeba zacząć od początku. Czyli mówię teraz o edukacji. Dopóki nie będzie tej edukacji od momentu urodzenia dziecka w odpowiedni sposób przeprowadzone, to zawsze trzeba będzie powtarzać tę samą pracę przez następne 20-25 lat. Jeżeli mamy kłopot z kobietami, które w tym sensie, że braku równouprawnienia, to dlatego, to nie tylko to, że raz jakąś lekcję można odrobić, coś zrobić i pomóc, tylko to trzeba będzie na tym pracować cały czas i nie będzie w ogóle końca tego. To jest coś takiego, co dopóki my żyjemy, to trzeba będzie to robić. Bo trzeba zacząć od naszych dzieci, od naszych rodziców. Bardzo często, jeszcze ten wątek kobiet, kobiety nie walczą tak, jak powinny, czy nie są w tej pozycji, w której powinny być, ze względu na brak wsparcia od męża, od ojca, od matki, od brata, od siostry i tak dalej. Wiem coś na ten temat, bo bardzo dużo w tej dziedzinie zrobiłem i w Stanach Zjednoczonych, i tutaj. I powtarzam wszystkim, to nie można tak po prostu wybrać sobie jakąś osobę i powiedzieć, teraz wszystko będzie w porządku. To trzeba systematycznie tego podejść. No i ostatnią rzecz, że mogę, to chcę powiedzieć, że wynikiem tego wszystkiego, czy właściwie problemem tego wszystkiego, to jest odejście od wartości, tych fundamentalnych wartości. My w ogóle, prawdę mówiąc, myślimy o tym tylko wtedy, kiedy już jest dramat, tragedia. Tak jak o zdrowiu. Dopiero jak boli, to zaczynamy o tym myśleć, a nie co zrobić przedtem, żeby cały czas nie dopuścić do chorób. I to samo jest teraz. Brak wartości. I na tym trzeba pracować. Natomiast mój apel największy to jest bardziej myśleć o przyszłości, a mniej o przeszłości. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te głosy. Czy ktoś z Państwa jeszcze może? Jeśli nie, to ja jeszcze poproszę o podsumowanie moich rozmówców. Ale chciałem też nawiązać do tego, co Pan powiedział. Bo jest coś takiego jak odruch moralny, ale jest coś innego. Jest jednak etyka. Jako
element dziedziczony przez pokolenia, którego się ludzkość w jakimś stopniu uczy. Pokolenia ludzi uczą się porządku etycznego, w którym funkcjonują. No, oczywiście ten porządek się zmienia, w jakimś sensie ewoluuje. I teraz zastanawiam się, jeżeli ludzkość potrafi się nauczyć pisać i czytać, jeżeli ludzkość potrafi się nauczyć technologii, dziedziczymy tą wiedzę z pokolenia na pokolenie. 40 lat temu ludzkość nie potrafiła posługiwać się technikami cyfrowymi. Dzisiaj młodzież, która ma lat, wchodzi w wiek szkolny, średni szkolny, tak? Już się narodziła w tym środowisku. Jednak czegoś się uczymy. Pytanie takie, może ludzkość też powinniśmy założyć, że ta nauka tego, co nazywamy etyką, systemu etycznego, jednak postępuje, że my jesteśmy w stanie się rozwinąć, a nie zaczynać od ab owo, na zasadzie tabuli razy, każdego rodzącego się człowieka. To jest zasadniczy dylemat. Czy postęp ludzkości kolejnych pokoleń w sferze etycznej jest możliwy, czy nie? Ja uważam, że tak. Ja uważam i głęboko w to wierzę. Bardzo proszę, pani profesor. Czyli jest pan optymistą antropologicznym? Raczej tak. Jest pan redaktor jest optymistą antropologicznym. Łudzi się co do tego, że ludzie się uczą. Ja właściwie gdybym... Ja tylko odpowiem. To jest trochę związane z moim zawodem. Znaczy, gdyby nie był, to nie robiłbym tego, co robię. Bo ja codziennie walczę o różne sprawy. Na przykład dzisiaj w dzisiejszej gazecie walczę o to, żeby Polacy, którzy uczestniczą w wojnie w Ukrainie, nie byli przestępcami we własnym kraju. No. Czyli walka o pewne wartości musi zawsze się łączyć z wiarą w to, że ta walka ma sens. Gdybym był pesymistą, na pewno bym ten zawód porzucił. No nie, ale bierzemy udział w różnych rzeczach, które uważamy za słuszne, prawda? Wspieramy grupę Granica czy jakieś inne działania, które jednak są niezwykle istotne i w tym sensie oczywiście ten, czy my jesteśmy wyuczalni etycznie, nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że może to, co profesor Leder powiedział, jest najistotniejsze. Też w kontekście odpowiedzi na pytanie o lekcje z Holokaustu i właśnie o ten rozwój etyczny, jak również myślenie o przyszłości, że budowanie instytucji, no, że to budowanie instytucji, również instytucji edukacyjnych, takich jak szkoła, prawda, że jeżeli za tym się, że to jest jakaś, że w tym można upatrywać nadziei jakieś, że dobre instytucje będą wspierać i budować właśnie ten etyczny kręgosłup, rozwój, jakkolwiek chcemy to nazwać. Tutaj pojawił się taki głos o tym, że demokracja jest słaba, tak? I ona nie jest w stanie nas obronić przed tymi zagrożeniami. I ja myślę, że ona jest coraz słabsza. To znaczy, ja właśnie jestem głębokim pesymistą, jeżeli myślę o tym procesie. Tak. Nie, ale że faktycznie, znaczy to i to jest podobne do tego, co na przykład szkoła frankfurcka, nie wiem, Adorno, Horkheimer czy Leventhal pisali, próbując wyjaśnić dojście do władzy narodowych socjalistów, popularność Hitlera i potem ludobójstwo. Oni upatrywali tego w dużej mierze w kulturze masowej na przykład. Tak? W takich zupełnie banalnych rzeczach jak kultura masowa, która wtedy się rozwijała, która w stosunku do dzisiejszej kultury masowej to jest nic. To znaczy ja myślę, że ten proces zaszedł jeszcze dalej i dzisiaj media społecznościowe, przejście debaty politycznej do długości tweetów i do nagonek twitterowych, które tak naprawdę decydują o wszystkim już dzisiaj. O kształtach list wyborczych, o tym, który polityk jest uznany za skompromitowanego, który nie. To wszystko powoduje, że ta demokracja będzie coraz słabsza. I ja się tego naprawdę obawiam. To znaczy, ja myślę, że jakoś przeciwwagą dlatego byłyby takie idee, i tutaj odpowiedź na pytanie, jak się nauczyć z przeszłości. To znaczy, czy Holokaust może być dla nas jakąś lekcją, tak? No, my robimy sporo badań właśnie o historiach sprawiedliwych wśród narodów świata, tak? Czyli w ogóle ludzi ratujących innych, nie tylko wtedy, ale w czasie ludobójstwa Ormian, w czasie Srebrenicy, czy te historie ludzi, którzy wbrew presji swojego otoczenia, swojego narodu
potrafią zachować się inaczej. Czasami dostając za to jakieś pieniądze, czasami, znaczy są też normalnymi ludźmi, tak? Poza tym, ale że potrafią się w tych fundamentalnych sprawach zaryzykować, no podjąć takie ogromne ryzyko i uratować innego człowieka, który jest obcy, nie jest z ich narodu, nie jest z ich grupy etnicznej. Myślę, że oczywiście im bliższy on jest, tym to jest łatwiejsze. To znaczy nieprzypadkowo ta Republika Żoliborska, PPS-owska ratowała głównie innych socjalistów, tak? To znaczy to jest dużo łatwiejsze. Hasydów niespecjalnie ratowali. No właśnie. I to jest też cały problem, prawda? Że czy możliwe jest takie społeczeństwo, w którym właśnie będziemy ratować tego hasyda, który jest tak odmienny od nas. Znaczy, ja myślę, że to są jakieś, znaczy, i warto o nich uczyć, ale też warto o nich uczyć też nie w taki sposób zindywidualizowany, że to jest zawsze wybór jednostki. Dlatego bardzo się cieszę, że ten przykład PPS-u tutaj padł i tych, nie wiem, tego Lechambron, tak, znaczy całych takich, no, Paulson pisał, znaczy najciekawszą rzeczą w tej wielokrotnie dyskredytowanej książce Paulsona jest to, co on pisał o sieciach społecznych, znaczy ratują sieci społeczne. Ten Żabiński to jest cała sieć ludzi, którzy to robią. I to właśnie jak mówimy o instytucjach, to właśnie... Ale sieci społeczne również wykluczają, proszę mieć one świadomość. Oczywiście mogą, tak, ale sieci społeczne są dobrze, też tworzy sieci, to prawda, ale dobrze funkcjonujące sieci, one też są jakąś lekcją. I te lekcje możemy przekazywać w szkołach, właśnie w takich wystawach jak ta, która tutaj jest prezentowana teraz, organizowana przez Muzeum Holokaustu. Myślę, że znaczy, historia Holokaustu ma taki ogromny potencjał, ale niestety no, z drugiej strony jest właśnie ten cały proces niezwykle zdemoralizowanej kultury masowej, mediów społecznościowych i zaniku tak naprawdę tych idei, które były jakoś odpowiedzią na Holokaust. Ale panie profesorze, nie sądzi pan, że jednak w Polsce dokonała się pewna jakaś zmiana? To znaczy ja jeszcze pamiętam ze swoich bardzo młodych czasów, spotykałem takich ludzi, którzy byli w falandze, w ONR-ze przed wojną, naprawdę antysemitów, spełniających wszystkie możliwe definicje. Ja właściwie ten antysemityzm polski dzisiejszy jest nieporównywalny z tym, co było jeszcze pewną reminiscencją przedwojennego antysemityzmu w latach 70. czy 80. w Polsce. Zapoznałby pana z paroma znajomymi, których... Znaczy, ale dobrze, ale to nie jest zjawisko powszechne. To jest tak margines marginesów, ten typ antysemityzmu. To widzimy nawet w badaniach społecznych, że popularność teorii spiskowych antysemickich w Polsce systematycznie maleje. Znaczy, jak się patrzy na to, to ona maleje. Czyli jednak czegoś Holokaust społeczeństwo nauczył. Ale tylko może w kontekście Żydów, ponieważ one są skutecznie zastępowane innymi formami nienawiści. To znaczy widzimy, że w tym czasie systematycznie na przykład wzrasta islamofobia czy homofobia w Polsce. Więc to nie jest tak, że ten potencjał nienawiści się kończy. Po prostu zmienia się obiekt. I w tym sensie uważam, że to... Ale skoro się zmienia obiekt, to jednak czegoś ci, którzy tą nienawiść sobie mają, czegoś się nauczyli. Ja bym chciał wrócić do kwestii bardzo demokracji. Proszę. Wydaje mi się, że ona jest kluczowa w jakimś stopniu i bardzo ważna. I też do kwestii tego, czy demokracja jest słaba. Wydaje mi się, że demokracja może być bardzo słaba i bardzo silna. To zależy przede wszystkim od tego, jak wielu obywateli, ludzi identyfikuje się z demokracją. I myślę, że kryzysy demokracji, okresy wielkiej słabości demokracji, taki, który następuje też teraz moim zdaniem, wiążą się z tym, że bardzo wielu ludzi przestaje identyfikować się z demokracją. I ma to bardzo proste przyczyny. Znaczy demokracja, która pozwala na to, żeby ogromne grupy ludzi zostały zepchnięte w nędzę, albo z drugiej strony pozwala na to, żeby pojawiały się grupy, które kompletnie lekceważą jakikolwiek porządek instytucjonalny, utraci legitymizację, utraci ten poziom identyfikacji społecznej, który pozwala na to, żeby ludzie bronili demokracji. I wydaje mi się, że jednym z tych elementów, o których pisali przywoływani tutaj Adorno i inni przedstawiciele szkoły frankfurskiej, to nie była tylko kultura masowa, to była kapitalistyczna kultura masowa. To znaczy, jeżeli już cytujemy
tych klasyków, to cytujmy ich w taki sposób, żeby zauważyć, że oni w pewnym sensie utożsamiali faszyzm z kapitalizmem w takiej formie, w jakiej znali go z lat 30. czy 20. I oczywiście niekoniecznie musimy być zwolennikami szkoły frankfurskiej w tym akurat aspekcie, ale na pewno pewna lekcja z tego wynika. To znaczy ten rodzaj oligarchizacji społeczeństw, no tego co bym nazwał globalną północą, a jednocześnie odebrania bardzo wielu ludziom w tych społeczeństwach jakiegokolwiek poczucia sensu i partycypacji, udziału w tym, czym jest życie społeczne, podmywa demokrację w sposób radykalny i doprowadza do tego po prostu, że nikt jej nie będzie bronił. Pan profesor, proszę Państwa, pan profesor Jan Zieloka, bardzo proszę też o spuentowanie naszej debaty. Ja się zgadzam z tymi uwagami, które zostały powiedziane. Jedno mnie tylko zastanawia, dlaczego w ogóle nie mówimy o nacjonalizmie? W końcu nacjonalizm jest u podłoża wojen i zbrodni w ostatnich paru wiekach. I żebyśmy tutaj się czasami nie czarowali, to nie jest tylko o to, że skrajna prawica jest nacjonalistyczna, a my wszyscy jesteśmy, prawda, tacy tylko po prostu porządni patrioci. Cała idea demokracji opiera się, że jest umiejscowiona w państwie narodowym. I logika tego jest taka, że przede wszystkim liczy się własny naród, a nie ten za miedzą, prawda? I paradoks dzisiejszych czasów w Europie polega na tym, że po 7 dekadach integracji europejskiej, która miała skończyć z nacjonalizmem, mamy największą falę nacjonalizmu od II wojny światowej. To nie są żarty, prawda? I to nie tylko w Polsce. Ja tu mówię o Włochach, gdzie właściwie pojęcie narodu było dużo bardziej zawsze mgliste, prawda? I musimy wskazać to po prostu palcem. Czyli ta demokracja z natury rzeczy jest egoistyczna, bo załatwia tylko sprawy swoich. Ale nie tylko jest egoistyczna, jest właściwie nie nadaje się na ten świat tego internetu i tych sieci, o których żeście mówili, dlatego że te struktury narodowe, państwowe akurat nie dostosowały się dobrze do tej nowej rzeczywistości. Prawda? Jak to jest, że rynki sobie działają dobrze na internecie, że nawet migranci dobrze funkcjonują na internecie, a demokracja w ogóle nie odkryła jeszcze internetu, prawda? I nawet jak jest hejt na mediach społecznościowych, to demokracja mówi, no dlaczego, prawda, Facebook czy Twitter nie cenzuruje tego? Ja nie chcę, żeby mi Facebook czy Twitter cenzurował. Ja się spodziewam, że będzie jakaś władza publiczna, prawda? Ale nie chcę, żeby ta władza publiczna tylko była w interesie narodu, bo to nie rozwiązuje problemów, które są ponadnarodowe albo lokalne. I od tego nie możemy uciec. I wiecie, ja nawet, żeby skończyć tak mniej poważnie, ja nawet w czasie tych mistrzów świata piłki nożnej nie rozumiem, jak nagle wszyscy, przynajmniej przez te 90 minut jesteśmy tacy nacjonalistyczni, w sytuacji, kiedy nawet te zespoły narodowe rzadko kiedy umieją grać w piłkę razem, bo nawet nie trenują. To trzeba być rzeczywiście wielkim, prawda, patriotą, żeby się wam ta piłka podobała, prawda? A mimo to się wszyscy mobilizują i wszyscy, prawda, w polskim przypadku, bo Włochu na tych mistrzostwach nie ma, pod tą flagą biało-czerwoną i ataku serca dostają, prawda? To wam pokazuje, jak to jest powszechne i właściwie nikt nie kwestionuje
władzy państw narodowych, które działają według pewnej logiki, prawda? Mieliśmy się tego pozbyć po II wojnie światowej i nic z tego nie wyszło, prawda? Szanowni Państwo, bardzo uprzejmie dziękuję. Czas kończyć tą rozmowę. Przepraszam za kłopoty techniczne, ale tutaj siedzący nie miał na to żadnego wpływu. Myślę, że gdyby to połączenie było lepsze, to przynajmniej początek byłby bardziej udany. Ale generalnie cała ta dyskusja, przynajmniej dla mnie, jest szalenie ciekawa i inspirująca, bo padło tutaj kilka takich rzeczy i kwestii, które z pewnością będę ja też w swojej publicystyce rozwijał. Państwa zapraszam do czytania Rzeczpospolitej. Ta debata będzie zrelacjonowana w naszej gazecie. Uprzejmie dziękuję. Thank you.